Projekt uchwały Komisji Planowania Przestrzennego. Przypominam, że jest wycofany. Jest potem zatem tak jest. Ja nie prowadzę, nie głosowałem tego. Nie, że jest wycofany. Panie Radny, pan prezentuje? Proszę, Komisja Planowania. Druk nr 7 w sprawie opinii do zamierzenia inwestycyjnego na część działek 370 łamane przez 1, 370 łamane przez 2 przy ulicy Wydruka w Krakowie. Skrótowo, jest to budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla 6 budynków z garażami podziemnymi, naziemnymi, innymi stacjami postojowymi, drogami wewnętrznymi i stacją transportową na części działek, które tu wymieniacie 370 przez 1, 370 przez 2, obręb 30 podwórzy wraz z wjazdem i infrastrukturą techniczną na działkach numer 290 przez 2, 370 przez 2 i 370 przez 1, obręb 30 przy ulicy Wydruka w Krakowie. Skrótowo, jest to teren klubu sportowego Gardarnia. Komisja wydaje opinię negatywną dla zamierzenia inwestycyjnego, jak wyżej uzasadnieniu. W przedłożonej dokumentacji rysunku wynika, że zamierzenie inwestycyjne obejmuje częściowo teren klubu sportowego Gardarnia, który gmina Kraków przeznaczyła na funkcje sportowo-rekreacyjne. Ponadto inwestycja zbyt blisko podchodzi do rzeki Wilki, która stanowi jeden z korytarzy przewietrzania miasta. Należy także zauważyć, iż planowana wysokość zabudowy do 6 pięter nie koresponduje z zastanymi sąsiedztwem planowanej inwestycji. Uchwała jest realizacją zapisów zawartych w statucie. Co może jeszcze? Pani przybliżał, że to jest ten teren. Tutaj ze ślisko Wilki, tam jest 6 pięter, 19 metrów. Może być sobie. Otwieram dyskusję. Pan Jacek jeszcze chce coś? Nie. Ja może tylko drugi raz. Wierzę, że szkoda, że nie ma pana przewodniczącego Komisji Sportu, bo myśmy wystąpili również o opinię Komisji Sportu. No szkoda. Natomiast też nie wypowiedział się radny za tego, co jest dla nas. Natomiast muszę państwu powiedzieć, bo tu zapamiętam panią bardzo również na ten temat. Wynika z tego, że za chwilę będziemy się spodziewać dodatkowych użytek na tym terenie przez Gardarnię, ponieważ opinia środowiskowa, która była w tym samym momencie dostarczona, do obwieszczenia pewnie gdzieś tutaj dzisiaj obejmuje pozostałe działki na terenie Gardarni, które też są wnioskowane pod zabudowę wielorodzinną z usługami oczywiście sportowymi. Bo na tych działkach, o których dzisiaj mówimy, nie ma w ogóle mowy o żadnej usłudze sportowej, są tylko i wyłącznie bloki. Ponieważ to, co rozmawiam z panią Basią, to jest kolejny raz przeciągnięta próba zdania opozycji na zabudowę. Tym bardziej ten czas występuje Gardarnia bezpośrednio, bardzo często. Dlaczego ludzie bardziej nie występowali inne podmioty? Natomiast w tej chwili występuje ja bym, jeśli mogę dodać, to pamiętam, że po 3 kadencji, proszę państwa, średnio raz do roku przychodzi buzetka na Gardarni i to jest ta buzetka, którą wszyscy mówią, że to jest ta, która jest ostateczną buzetką. No ale ostatnio był chyba spokój, bo ostatnio te, które były, to były te, które żeśmy ostatnio. Tak, ale jedna buzetka, ja nie pamiętam dokładnie, to wspomnięto i złożono do MW, była oczywiście buzetki. Proszę państwa, to co oglądaliśmy, to jedna gorsza od drugiej, jakieś tak. Skutkowe, znaczy nie ma pomysłu, jak zagospodarować ten teren oprócz intensywnej zabudowy mieszkaniowo wielorodzinnej i im wyżej, tym lepiej. Są dwa problemy, o których nie należy zapominać. Po pierwsze, jest to dzierżawa wieczysta z przeznaczeniem na teren sportu. W związku z tym sukcesem będziemy się podzielić z gminą miejską Kraków.
bo za zmianę przeznaczenia, jeżeli Komisja Rady Miasta wyrazi zgodę i wydział skarbu, chyba 20-30% ceny monorynkowej musi się podzielić z miastem. 30. W tamtej kadencji to zostało uchwalone. Natomiast no problem polega na tym, że nigdy się nie jesteśmy w stanie dowiedzieć, ile tak naprawdę terenu będzie służyć podstawowej funkcji, która została przeznaczona dla garbarni, czyli dla sportu. Terenu w Starym Podgórzu już nie przybędzie, jeżeli chodzi o sport. Nie będzie możliwości wybudowania żadnego boiska, ani rekreacji, można tylko mówić o wywnętrzczaniu. Prawdopodobnie parku też nie. Tu zapominamy, że przy Widze idą projekty cały czas, nie przez dzielnicę, ale parku Rzecznego Wilka, który ciągnie się od dzielnicy 9. I Wilka stanowi element na tej naszej dzielnicy, element tego parku. Nikt nie mówi o tym, czy te boiska zostaną, jak zostaną, to w którym miejscu, jaka zostanie infrastruktura sportowa. I nikt nie mówi również o tym, że jeśli powstanie tam takie osiedle, to przybędzie około 1000-2000, a w Polegach może i do 3000 mieszkańców. Proszę zauważyć, że na tamtym terenie teraz buduje się domyślnie, że po byłym zakładzie futrzarskim budowany jest teraz budynek, znaczy budynki, bo to jest komplet budynków, nowe osiedle. Dobudowała się niedawno firma, wybudowała tam następnych ileś kroków, a w tamtym terenie, proszę Państwa, nie mamy ani przedszkola, ani szkoły. Najbliższa szkoła jest po drugiej stronie Konopnickiej, jeżeli chodzi o te nasze dzielnice. Czyli brak infrastruktury, żeby nic. Tak. I tutaj mamy jedyną ulicę Rydówkę, na szczęście z mostkiem przejazdowym w kierunku Tesco Kapelanki. Mamy wąskie gardła komunikacyjne, podcięte dosyć dużą arterią, to jest Konopnicka, węzeł Mateczny, a z tej strony Badowicka. Z boku, na przodzie są planowane wysokie budynki biurowe, te, które są po Geolycie i te, które są po Hydropolu. Może się okazać, że miejsce, które tak naprawdę jest w centrum miasta, będzie bardzo trudne do funkcjonowania, jeżeli chodzi o infrastrukturę. I wszystkie nasze propozycje, które były dla inwestorów, przede wszystkim dla klubu sportowego Garbarnia, bo rozumiem, że o budynku może każdy występować, nie będąc właścicielem. Ale nasze próby rozmowy z klubem sportowym Garbarnia, że oni no jednak nie mogą w sposób dobrany próbować korzystać z tego terenu, bo mają funkcję społeczną, czyli mogą służyć przede wszystkim mieszkańcom. Zawsze była dyskusja, ile tej funkcji komercyjnej powinno być, żeby klub dobrze funkcjonował, a żeby nie zatracić funkcji podstawowej, jaką jest sport i rekreacja. W tej sprawie, proszę Państwa, wiecie dobrze, że od początku samorządu to i prokuratura, i sądy, i odwoływane zarządy w klubie, i syndyki, i ginące pieczątki, i dwa działające zarządy w międzyczasie. No historia naprawdę smutna, chociaż to historia Garbarni, to jest też historia część Podgórza. I jak naprawdę bardzo klub związany, typowo podgórski klub, tak jak Korona, to drugi Garbarni, jeżeli chodzi o centrum. Natomiast no, smutne jest to, że klub nie jest bogaty, ale jest majętny. Problem chyba klubu to stanowi zbyt duży obszar terenowy, bo cały czas wszyscy myślą o tym terenie, które mają inne pomysły na zagospodarowanie. Oczywiście opinia ta, zarząd oczywiście pozytywnie opiniuje negatywną opinię komisji. Natomiast no, jest pytanie, czy w tej kadencji uda się znaleźć konsensus. Bo podejrzewam, że w tym momencie zostaniemy pominięci, nasza opinia zostanie wyrażona, a coś dogadają się, bo na dzisiaj wyglądało tak, że to właśnie inwestorzy, którzy mieli WZ-kę, czy starali się o WZ-kę, nie dogadali się z Garbarnią. Jeśli się dogadają z Garbarnią i z miastem, czyli jeśli miasto przeznaczy, tu jest ukłon w stronę pani radnej, bo teraz jest po stronie Rady Miasta, bo wiem, że to komisja bodajże mienia opiniuje właśnie te zmiany przeznaczenia. Jeśli gmina wyrazi, to dobrze byłoby, żeby wyraziła na obszar, no żeby została część sportowa, żeby się nie okazało, że ani jedno boisko czy dwa nie wyjdą. No, trzeba przypowiedzieć, że żeby było boisko sportowe pełnowymiarowe, to piłki nożnej, to trzeba hektar terenu, bo to jest
typowe wojsko to jest 90 metrów na 60. Jak obliczymy trybuny z tyłu jakiegoś miejsca, to zakładam, że jak jest zwierzę, to jest ekwatetyczne, ale trzeba około hektara, trzeba na jedno wojsko. Żeby były tam dwa wojska, miejsce na halę, to potrzeba minimum około 3 hektarów. 3 do 3,5 hektara. Ten teren ma 8. Jest się czym podzielić, w sensie takim, że można mądrze tą działkę zagospodarować, żeby z jednej strony klub funkcjonował, żeby z tego był pożytek i żeby te pieniądze spłynęły właśnie na infrastrukturę sportową. Natomiast tu będzie potrzebne partnerstwo ze strony miasta, bo myślę, że jak już przejdą te wszystkie procedury i znajdą, w końcu się dogadają z inwestorem, to po prostu dostaną muzetkę, pozwolenie na budowę i zacznie się coś dziać, pewnie jak jeszcze będzie koniunktura. Pani Jacek, pani imię uciekło, pani Katarzyna, pan Adam, pani Basiu. Ja tylko chciałbym dodać, że myślę, że tak, że patrząc na ten teren i to, co pan przewodniczący zwracał się tutaj do pani Katarzyny, no to trzeba pomyśleć o tym, że tak naprawdę to jest jeden z większych terenów w tym obszarze. Nie tylko w kwestii tych dwóch wojsk i klubu kawarni, ale zobaczcie Państwo, co się dzieje. Już w tamtym rejonie idzie nam zabudowa wielorodzinna. Po drugiej stronie Wilki mamy Podwabelskie, które chyba nie ma żadnych terenów większych zielonych. Od strony Ruczaju, no to myślę, że wszyscy wiecie, jak to wygląda. No to zostały tylko łapki pychowickie, które też nie są zagospodarowane. Więc mówię, też trzeba popatrzeć, że ci ludzie oprócz tego, że no ktoś tam będzie korzystał, nie biegał, to trzeba myśleć o jakimś terenie rezerwowym zielonym, o którym też nam się przy planowaniu mówi, że powinny zostać jakieś tereny do zagospodarowania przez przyszłe pokolenia. Ja też się popełniam tego, że miasto, no niestety jesteśmy na tym etapie, że szukamy wszędzie pieniędzy, też rozumiem, że to jest jakaś rusząca propozycja, żeby dobrze się sprzedać, ale myślę, że to tak naprawdę faktycznie trzeba wyważyć. Ile tego terenu powinno pójść pod zabudowę, żeby klub mógł spokojnie, że tak powiem, odcinać kuponki, bo wiadomo, że o to chodzi. I żebyśmy mogli w ten sposób, w jakiś sposób tam potraktować ten klub, żeby dalej funkcjonował. A ile tego terenu powinno zostać przeznaczone na cele sportowo-rekreacyjne dla przyszłych pokoleń, czy dla ludzi, którzy tam mieszkają? Ale ja chciałam... Ale tak, już po kolei. Pani Katarzyna. Bardzo dziękuję. Otóż oczywiście tutaj będzie bardzo istotne plan zagospodarowania przestrzennego, który musi być zgodny ze studium. Panie Przewodniczący, Komisja miała opinię ewentualnie dzierżawę sprzedaży, gdzie bądź gruntów, natomiast nie zagospodarowanie tego gruntu. Oczywiście się przejrzy temu tematowi. Jak Państwo wiecie, doskonale jesteśmy aktualnie właśnie na zmianie i na procedowanie uchwalenia nowego studium. Będzie ono położone w maju. Ja sprawdzę, czy ten teren jest w studium, będzie założenie jako sport i rekreacyjny, jako teren zielony i na pewno przypilnuję do tego tematu. Ale to będzie, ja będę natomiast w ciągu miesiąca oficjalnie będzie wyłożony w maju studium. Na tej podstawie będzie procedowany. Proszę? Opiniowaliście. Państwo opiniowaliście, natomiast studium cały czas jest procedowane i ono będzie w Radzie Miasta dokładnie w maju. Taka jest informacja z poniedziałku, pani dyrektor. Z tym, że Państwo opiniujecie, przepraszam, że to Państwo opiniujecie, znaczy tak, Wydział Skarbu zbywa i rozumiem, że Państwo opiniujecie albo w momencie, kiedy jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, albo kiedy jest budowa. Więc jeżeli będzie wózetka, to również może pójść do opiniowania na komisję. I prośba jest po prostu, żeby przy tych opiniowaniach też ten. Natomiast do studium myśmy włożyli wniosek, żeby to było pod celem usług sportowych. Złożyliście Państwo najwięcej uwag do studium ze wszystkich dzielnic. Z Krakowa było 46 50. Tak? 50. Tak. Absolutnie to po prostu. I część, duża część tych uwag została już jest w trakcie, że tak powiem, pan przewodniczący powinien świadczący przeciwnicy. Byliśmy, proszę Państwa, przy okazji powiem, że zostaliśmy pochwaleni. Panią prezydent, jak i panią dyrektorze, najbardziej rzetelne
merytoryczne, rozwiązanie się, ja mogę tylko dodać ze swojego rozwiązania, w bólach sesji poprzedniej, specjalnej, bo to była sesja, że tak powiem, tematyczna w sprawie studium. Tak jest, niektórzy mówią, że tak jest gorąca, ale mi się wydaje, że merytoryczna. I zostaliśmy pochwaleni za merytorykę sprawy. Pan Adam. Krótko, że warto by było, żeby miały z czego po prostu żyć, ale byłoby to bardziej rozsądnie, gdyby miały stały dopóki, gdyby na przykład to były hotele, nie wiem, innego. Raz sprzedadzą pieniądze, przepraszam, przyjedzą i nic nie będzie wiedziała. Tak, to mówiły się kluby latami już. Panie Adamie, chciałem tylko powiedzieć, zanim udzielę dalej głosu, że ten klub jest właścicielem, czyli ma wieczory wieczyste i on ma tytuł i ten klub kiedyś funkcjonował tam, gdzie jest hotel Forum, także to też nie możemy powiedzieć, że to dotyczy jakby innej, że dzierżawił. Nie. Ten klub akurat jest jakby właścicielem terenu, tylko chcemy, żeby ten teren, ten, który został przeznaczony, bo skąd ile tego ma być? To mówimy o konkretnej muzyce. Pani Basia Pantole. Ja chciałam tylko powiedzieć, że myśmy się zapoznawiali raz właśnie z muzyką odnośnie osiedli mieszkaniowych. Była robiona analiza urbanistyczna i tam po prostu jest komisja, że nie ma możliwości tworzenia, powiedzmy, budowania terenów, obiektów sportowych z boiskami do piłki nożnej i tak dalej i równocześnie osiedlowo są takie układy komunikacyjne, że określanie stadionu musiałoby się odbywać drogą, ulicami osiedla. To raz. Drugie, o ile przepisy się nie zmieniły, bo myśmy dosyć szczegółowo, ja powiem szczerze, że nie umiem tak referować dokładnie sprawy, bo to są lata, ale ja zapoznawaliśmy się z aktem notarialnym i tam jest wyraźny zapis na jaki cel i z kolei w ustawie, tylko nie przywołam ustawy, było wyraźnie napisane, tylko nie wiem, chyba dowcipnie, że dopiero na etapie pozwolenia na budowę miasto może odebrać teren. No więc dokumentację ktoś wykona, będzie chciał budować mieszkaniówkę i dopiero wtedy miasto może wystąpić o odebranie terenu. Wtedy jest decyzja administracyjna, wcześniej to jest zamiar. Tak. Pan Wolek. Ja dwa słowa tylko. Ja popieram opinię komisji negatywną. Znam sprawę dobrze, nie tylko w tej kadencji, bo ta sprawa jest już, można powiedzieć, w tej kadencji. Trzy. Nawet w ostatnich dwie kadencje bardziej intensywnie, chociaż się prezesi zmieniali, to jednak stale jakieś wnioski pływały. Tam nam miały w pewnym momencie większe budynki niż sześciopiętrowe, ale nie robiliśmy się. Pozostali jeszcze tam nieliczni mieszkańcy, którzy mają domki jednorodzinne i oni też no, cieszą się, że może wreszcie się troszeczkę tam uspokoiło, trochę tego terenu, można powiedzieć, tak intensywnie zabudowanego, nie chcieli, żeby nie było tego terenu tak intensywnie zabudowanego, tym bardziej, że tam jest Polskie Gardło, właściwie Polska Lice i ulica ten. Także przepraszam, że nie byłem na pana komisji, nigdy nie powiadomił, ale to, coście państwo przygotowali, jest słuszne. Cieszę się za dobre słowo, panie Boku, dziękujemy. Czy ktoś jeszcze z państwa chciał zabrać głos? Wydaje, proszę państwa, poprawka pana Jacka Młynarza, poprawka do uzasadnienia, żeby dopisać, że zakres proponowanej zabudowy całkowicie spadł już obecnie niedoszły układ komunikacyjny. W tym terenie nie ma podstawy infrastruktury społecznej na obsługę proponowanego siedla. Słusznie. Należy tylko przypomnieć, że zawsze uzasadnienie nie są to się uchwały odcinane, ale jakby dopełniało nas. Czy ktoś z pani poprawki? Pani Basia? Ja jeszcze bym tylko redakcyjnie skreśliła to pierwsze słowa w uzasadnieniu. No to krótko skreślić. Pani Basiu, to proszę napisać, ja nie mogę krótko skreślić, to proszę napisać swojej. Ale może powiem o co chodzi. Skreślić z przedłożonej dokumentacji i rysunków wynika, iż i to bym skreśliła, tylko bym zaczęła. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje czynszowo teren. Ok.
tej poprawce już. Może mówię? Czy ktoś jeszcze z Państwa pisze jakąś poprawkę? Czy pan jest z Proszę Państwa, poprawka pana Jacka Młynarza, żeby w uzasadnienie powinno rozpocząć się od słów zawierzenie, wcześniej się wykreślić i następnie, żeby dopisać słowa na końcu, dodać zakres proponowany zawodowy całkowicie paraliżuje już obecnie niedoszły układ komunikacyjny, w tym terenie nie ma podstawowej infrastruktury społecznej dla obsługi proponowanego zawodowego. Rozumiem, że jakaś kosmetyka to najważniejsza jest w rozumiem, że przedyskutowana głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki pana Jacka Młynarza? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wynik mamy 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Poprawka została przyjęta, panie Jacku. W związku z tym głosujemy, proszę Państwa, uchwałę wraz z przyjętą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 7 wraz z przyjętą wcześniej poprawką? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę według druku nr 7.